Witam bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Karol Wysokie z kolei. Odcinek symulatora Dream Driver. Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia tego materiału. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą jazdę do Karowa. Następna stacja to Przemysł. Pan Peter też się pojawił, 8-300. Już widzieliśmy w poprzednich odcinkach pana Petera, który zresztą przede mną odjechał z pewnej stacji na Śródmieniu. To jest bardzo duże opóźnienie. Może rozpędzamy się do prędkości szlakowej 120 km na godzinę. Że urządzenia na przejeździe są sprawne. Rozpędzamy nasz skład. Dyżurny schrowiec. Jakby nie mógł sam się skomunikować, ale dyżurny schrowiec muszę przekazywać.
Do czego to dochodzi? Że wjeżdżamy do stacji Przełęcy. Już tak na ostro wjechaliśmy, zapomniałem, że to nie maszyna. Nie da się wyjrzeć przez okienko lewe, tak ładnie. Wiem, czy musimy postać, nie? Że pasażerowie wsiadli. Czekamy, czekamy. Nie odjeżdżamy. Nawet 20 minut opóźnienia. A gdzieś tam 19, 18. W każdym razie opóźnienia. Ostatni chęt skrytyni w stronę Helu to pociąg podstawiony ze stacji odjazdu na opóźnienie 30. Więc i tak nie jest najgorzej, jeśli chodzi o miasto, jak w symulatorze. Rozpędzamy się do prędkości szlakowej do 20 km na godzinę.
stacji Pilichowice. A tutaj też jest ten sam. Bez wyjazdu. No cóż. Dalej bez wyjazdu. Wyjeżdżamy. Jeszcze nie widzę semafora. Jest na stój.
Dobrze, drodzy Państwo, z tym optymistycznym akcentem zakończymy tą serię odcinków z TV2. W tym miejscu zakończymy za minutkę na biegu wjechać, a wy jeszcze poczekajmy. Jeszcze nie będziemy kończyć. Została przedobrzona. Musimy na morniki ładować. Jak mi się coś wydaje. Ale nie jestem pewien. Chyba mi się wydawało. Przy takich prędkościach to się może długo ładować.
No. Tak jak myślałem. Ładowanie. No i witam je w Orniczach. Czym pewno ma zdawać? Przesadziłem. Nie daj następny nastroj. Ze mną stoi stacja przed nami. Dobrze, drodzy Państwo, z tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Skomentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.